polskie groby nie są nieme, polskie groby przemawiają do nas. Chcąc upamiętnić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i wydarzeń, które miały miejsce na terenie całego kraju, chcieliśmy wspólnie wraz z młodzieżą i z Nadleśnictwem Biała Podlaska, także z 23. Pułkiem Batalionem Piechoty, chcieliśmy upamiętnić ten czas, to miejsce i te wydarzenia, też traktując to jako swoistą lekcję wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Nasza młodzież w Ochotniczych Chłopcach Pracy ma zapisane właśnie to wychowanie patriotyczne, obywatelskie jako cel i zadanie. Dlatego chcąc połączyć wspólnie te siły, zorganizowaliśmy dzisiaj uroczystość dzięki pomocy ludzi, którzy przygotowali i kamień, i przygotowali tablicę. Chcieliśmy w tym miejscu dzisiaj uroczyście odsłonić jako pamiątkę walk, które się toczyły na tym terenie. Przede wszystkim chodzi o to, że w składzie naszego batalionu w 80% są ochotnicy, a tutaj, tak jak widzimy, w tej potyczce, w tej obronie Białej Podlaskiej uczestniczyli przede wszystkim właśnie ochotnicy batalionu bielskiego 34. Pułku Piechoty. Dlatego poczuliśmy zobowiązanie, żeby uczestniczyć w tej całej akcji, przedsięwzięciu. Czcząc poległych tych żołnierzy okresu roku 20, wiemy wojny cudu nad Wisłą, także my przyłączyliśmy się do tej pamięci o tych żołnierzach, ponieważ świętujemy po prostu ich tradycje, no i w związku z tym dołączyliśmy się do tak tego cennego, historycznego wydarzenia. Kto panuje nad przeszłością, ten będzie sprawował władzę w przyszłości. Możemy różnie patrzeć na te słowa, ale bardziej bym chciał pójść w kierunku prawdy. Kto opiera prawdę historyczną, historię na prawdzie, ten nawet jeżeli będzie sprawował władzę czy rządy, będzie to władza sprawiedliwa. Inspiratorem do tego wydarzenia jest ksiądz porucznik, doktor habilitowany Sławomir Bilina, ponieważ na kanwie jego najnowszej książki, która została poświęcona stuleciu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, z tej książki dowiedziałem się, że takie wydarzenie właśnie w tym rejonie, na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska, ponieważ obok rozkoszy tego pięknego miejsca mamy także i Las Państwowy, leśnictwo Leśna Podlaska, postanowiłem tak praktycznie zainspirować kolegów Karola Sudowicza, dyrektora Centrum OHP, abyśmy to miejsce w jakiś sposób upamiętnili, a że wpisujemy się ciągle w tą setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, więc wydawało nam się, że jest to doskonały moment. I z tej publikacji, z tej książki brata księdza Sławka dowiedziałem się właśnie, że 3 sierpnia na linii rzeki Klukówka, właśnie tutaj, czyli w miejscowość Białka, Grabanów, Kozula, Rozkosz i Dziecibór Wielki, co oczywiście jest potwierdzone, udokumentowane historycznie, miała miejsce bitwa, gdzie batalion zapasowy 34. Pułku Piechoty przez kilka godzin odpierał ataki bolszewickie. Tych ataków było 6. No, zginęło co prawda 6 polskich żołnierzy, kilkunastu zostało rannych, ale dzięki później kontrofensywie udało się bolszewików, co prawda na krótki okres czasu, ale przegonić za Bóg. I uważałem, że my jako leśnicy, jako też spadkobiercy tamtych wydarzeń, ponieważ wielu leśników brał udział w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wielu zostało zamordowanych, wielu wywiezionych później w 1939 roku i doszedłem do takiego wniosku, że powinniśmy się też włączyć w tą inicjatywę. Tablica została ufundowana przez Centrum OHP w Rozkoszy, przez Nadleśnictwo Biała Podlaska, Głaz został ofiarowany przez pana Palucha, Wisława Palucha. Współofiarodawcą tablicy był także 23. Batalion Lekkiej Piechoty, pan pułkownik Dariusz Rosiak oraz Bialski Batalion Polskiej Drużyny Strzeleckiej na czele z panem pułkownikiem Stanisławem Suchowskim. Żałować, bo oni, jak w tej pieśni pierwszej kadrowej, i nie są naszych łez, naszych skarb.
ale są tego, byśmy wzrośli z ich krwi, byśmy ich bohaterstwem, to bohaterstwo i dziedzictwo przyjęli, któremu na imię Polska, któremu na imię miłość do ojczyzny.